Takie to tu trochę na słowo honoru, ale może być zima i jeszcze na pole. Witam wszystkich swoich widzów. W dzisiejszym odcinku będę siał zboże. Czyli tu jest jęczmień, pszenica i owiec. Patrzę, nawet tłusta mieszanka, może i fajnie być. Najgorzej to jest z ustawieniem siewnika. To jest siewnik konny, raczej trakcji konnej, można powiedzieć, przerobiony na traktor. Mam tu taką ściągę. Nie wiem, czy cośkolwiek na niej widzicie, ale może. To jest od siewnika 15 bodajże, to jest 17. Czyli tutaj mniej więcej pisze, jak ustawimy 2 i 1 druga, to będzie 202 kg na hektar. A jeżeli ja tak sobie myślę, to jest 17, jak dołożę za dwie kreski więcej, na przykład jak to mi powiem, zrobię 2,6, 2,7 powiedzmy, to może będzie mnie jako tako wychodziło. Zresztą nie wiem, tu zawsze był jakiś problem, to trzeba było go sprawdzić w plugie kręconej. Ale ja po pierwsze nigdy tego nie robiłem, po drugie nigdy na to nie mam czasu, a po trzecie jestem słaby z matematyki, bo gdybym był dobry, nie zostałbym rolnikiem, mówmy szczerze. No dobra, no to jedziemy, zobaczymy, jak to będzie nam szło. Może gdzieś tu kamerkę postawić. Może i przygięsto. Trzeba trochę będzie zmniejszyć, bo tam wystarczy. Ustawimy jednak na 2,5. Cholera, weź odpić. Tak. Wiecie, powiem wam, że dołożyłem te spulchniacze w tym roku. To tak nie trzymają na słowo honoru, ale robotę robię na polu.
Ale zresztą zaraz to zobaczycie, jak wsiądę do kabiny. Jak to? Może być. Może i może. Wiadomo, jak to taki rolnik. No ale wiecie co? Silnik się tak działa. Chociaż to stary jest, ale robić można. Roboty jednak robią. A i zawsze tego traktora się gromoli przypuszczać. Oj, lata mam jeden. Szkoda, że żadnego operatora do kamerowania nie mam, bo muszę kręcić kierownicą, kierować traktor, patrzeć silnika i przy okazji wam filmik nagrywać. Ale rolnik tak nie takie rzeczy robi, pojedynku. Powiem wam tak, najgorzej to jest pierwszy raz objechać dookoła, nie? Bo są od tych smugów, raczej od ugoru. No i cały czas polega na tym, że jeździe. Odpuścić i ruszyć. O! I jedziemy. Rock'n'roll, jak ja to mówię. Trochę kamera mnie drży, ale... Wybaczcie. Przejemy. Zobaczymy, co nam urośnie. Jeszcze mam tu zamiar trawę wsiać. Tak mniej więcej widzicie. Ale jak koło trzymam, nie poślady silnika. Trochę tak... No Boże, o chłodę. Cholera, wykonamy gwiazdki. Czyli krzywo. Tak u nas się mówi na podjazdach. Muszę kiedyś próbę kręconą tego silnika zrobić. Zaraz wysiądę, zobaczę jak on tu sieje nam. Ale spółkniacze, powiem wam, robię robotę, aby to się nie połamało. No ja wiem. Jak widać, ziarno leci. Miałem siać wszystko, powiem wam, kukurydza, ale tak, po pierwsze, ta kukurydza lubi przybić. Po drugie, to jest duży koszt. A po trzecie, czy mnie aż tyle jest potrzeba w życiu? Mam już 45 lat, jeszcze widzicie, filmiki nagrywam. Jeszcze mi się chce. Przede wszystkim, jak mi się w nich podoba, pomalowany. Oczywiście, że dobrze by to tutaj nie wyszło, ale no, co zrobić? Zobaczymy, Boże, starczy tylko. Starczy. No dobra, siejemy, rock and roll. Potem przy końcu siania coś jeszcze wam powiem. No, jakoś tu się sieje. Ale powiem wam, że musiałem zmniejszyć normę wysiewu, bo mi aby ziarna nie starczyło. A to ziarno jak kupne, to szczupne. Co tu mamy mi za odmiany, zobaczymy jeszcze przy okazji. Może trochę wiatr wieje. Może mi widzicie, bo ja tu powaty już jestem. I pszenica Adela 6%, Arabella 21%, jęczmień Solid 35%, Owis Bingo 33%, Comfort 1% i Solalis 4%.
czyli mieszanka, jak tu kiedyś mówili, że tłusta, jak to stary ludzie gadali. Kiedyś to więcej owców sieli, ale bo mieli kunie, ale powiem wam tak, że sieje kwalifikat, jak tu widać pisze, nie jest, żeby nie posądzili mnie jakieś piractwo nasienne czy o coś. Siewnik sprawuje się dobrze, chociaż to jest kunny siewnik, ale nie ten, powiem wam tak, te spulchniacze to robotę robią. Kiedyś były zęby od kultywatora, tu nie za bardzo to było dobre. Trochę mi się brzydko pomalował, ale cóż, ja za bardzo malować to nie umiem. Jeszcze raz spojrzymy na... Zobaczcie, ładnie zaprawiło, na pszenicy sporo, jęczmienia sporo, owsu też. Mieszanka będzie fajna, dobrze, że owsiku nie widać. Bo kiedyś kupiłem kwalifikowany materiał siewny, lata temu, to owsiku w nim było tyle, co u sąsiada. No nic, ruszamy, rock and roll, jak to mówię, bo czas nagli, a jeszcze trzeba by było tutaj trawę wsiać, bo w razie byś to się położyło czy coś, to skoszę na zielono, a jak nie, to skoszę na zboże i potem będę miał gdzie paść krówki. Dobra. Jak to mówię, od myszy do cesarza, każdy żyje z gospodarza, nawet i Kawka chodzi sobie zbiera moje ziarno. A ja za swoje krwawice musiałem je kupić. Ha, ha, Mar! Łożyska i jest! Może wisieje ten silnik i pojadę go posmaruję, bo zapomniałem go posmarować. Nie pamiętam kiedy go smarowałem, a to jak za dużo smaru, to może łożyska zjeść. Taki o właśnie. Widzicie? No to jest smar właśnie, łożyska zjada. U mnie czasem tak bywa. Ale nie czasem testowacie. Ale... ale dźwięk jest naprawdę taki fajny. Taki wiecie co najgorsze, to jest to, że jak już raz mówiłem, że kierować jedno ręką, drugą ręką trzymam szaparek, jeszcze coś mówię. Staram się o was jak mogę. I to wszystko po to, żeby wam coś pokazać. Ale ja lubię wasze komentarze, lubię jak oglądacie moje filmiki. Może już jestem, mam swoje lata, ale... O, lubię umyć. Jak jadę w tę stronę, czyli z tej strony mam te wszystkie swoje ustroje, swoją skórę, to nie bardzo widzę, gdzie mam jechać, ale to mniej więcej tak, czy mniej czy więcej jako tak. O, na pewno to słyszycie. Prawie do sieje tej sieni złoży. Z marem zawsze śmiecha. Tam mi dzieje i to nie taka... tak jest. Znaczy tu w tym ciemniku za bardzo przełożyć to nie ma, bo to... może tam tych czas jakieś przełożyć nie znali.
Nie wiem, kiedy filmik się ukaże. Dodam, że dzisiaj jest dzień 26 marzec. Pewnie filmiki będą z poślizgiem, ale uwierzcie mi, że muszę trochę je na komputer wrzucić i obrobić. A i wieczorami nie mam. Wyjdę późno, to i mi się nie bardzo chce siedzieć do późna, jak się rano wstaje. Nie wiem, czy widzieliście pracę cudniaczy, ale robię robotę, nie ma takich ujeżdżonych śladów, tak jak kiedyś było. O, tu. Jednak trzeba jechać do domu. Raczej tu zaraz nie wiadomo. O, o. Marym zarzut.